Muzyka jest pasją Michała. Grał na instrumentach dętych, studiował filologię angielską, marzył, by równolegle studiować dyrygenturę. Plany przekreśliła miopatia, genetyczna choroba mięśni. Kilka miesięcy temu Michał, gdy jeszcze mógł mówić, tak opowiadał nam o nadziejach związanych z operacją. Umożliwi mi powrót do normalnego życia, do miary normalnego życia. Będę mógł swobodnie prowadzić próby z orkiestrą bez wysiłku, bo w tej chwili niestety te mięśnie po prostu, nawet mówiąc teraz, cały czas forsuję. Ja po prostu czuję, że te mięśnie no, tak ledwo już dają radę, nawet nie dają rady. Więc operacja jakby pozwoli mi na powrót do pracy, do dyrygowania. Ostatni rok życia Michała to wizyty u kolejnych specjalistów, wykluczające się diagnozy, bezradność polskich lekarzy i postęp choroby. Siedzi z buzią taką wykręconą z tego bólu, usta spuchnięte, słowa nie może powiedzieć, łzy w oczach, a ja nie umiem mu pomóc, bo nie mam po prostu możliwości takiej. Zanim przyszedł ten silny ból, Michał zaczął walkę o siebie. Sam tłumaczył zagraniczne naukowe publikacje. Znalazł lekarza, który w klinice w Baltimore w Stanach Zjednoczonych wykonuje autoprzeszczepy mięśni. Jest już po konsultacji. Niestety potrzeba 150 tysięcy dolarów. Dla żyjącej skromnie rodziny to kwota astronomiczna. Pomoc dobrych ludzi, koncerty, na których Michał grał i dyrygował sam dla siebie i kolejne, na których przyjaciele grali dla niego, pozwoliły zebrać połowę potrzebnej kwoty, potrzebnej pilnie, bo Michał już przestał mówić, może jeść tylko płynne odżywki. Ktoś normalnie jedzący, mówiący nie zdaje sobie sprawy, jak to jest, jeżeli tego nagle nie może robić. Jeszcze przy tym towarzyszy ogromny ból. No to się nie da po prostu, słowami się nie da tego przekazać. Dla rodziny Michała to przewartościowanie wszystkiego. Na co dzień się wielu ludziom wydaje, wielu rodzinom, że mają takie ogromne problemy, bo to, bo tamto brakuje, bo trzeba właśnie zabiegać o jakieś takie rzeczy materialne. W zderzeniu z takimi tematami po prostu to jest niczym. To jest żaden problem. Dla rodziców Michała najgorsze jest to, że nie mogą mu ulżyć w bólu. Zanik mięśnia twarzy osłabionego grą na instrumentach odsłonił nerw, który stale jest drażniony. Liczy się czas. 4 sierpnia mogą nas przyjąć. Teraz tylko kwestia właśnie zebrania pełnej kwoty, załatwienia już ostatecznych formalności.